Pilne. Jeśli ta boska wiadomość dotarła do ciebie, proszę, nie ignoruj jej. Bóg wybrał tę wiadomość, aby ujawnić ci odkrycie, które ma potencjał całkowicie odmienić twoją sytuację finansową i przynieść wielki spokój w twoim życiu. Posłańcy niebiańscy wskazują, że ktoś z twojej przeszłości może pojawić się ponownie z zamiarem wywołania trudności. Ta wiadomość zapobiegnie temu. Bóg nakazuje, abyś zwrócił szczególną uwagę na wszystko, co jest teraz komunikowane, ponieważ wróg czai się, czekając na okazję do działania. W tym cyklu twojego życia aniołowie ostrzegają przed obecnością fałszu wokół ciebie, radząc oddalić się, zanim sytuacja znacznie się pogorszy. Jesteś zaproszony do subskrypcji kanału i polubienia filmu, co pomoże ci przyciągnąć boskie błogosławieństwa w postaci pracy i satysfakcji. Wiadomość ta również podkreśla, że przebaczenie jest niezbędne do oczyszczenia serca, pozwalając, by miłość była twoją jedyną nadzieją. Twoja przyszła ścieżka może być kształtowana przez twoje obecne działania, a Bóg zaprasza cię do dostosowania się do jego wskazówek. Słowa 41-41 są wywołane jako znak obietnicy, że niczego ci nie zabraknie, a Bóg otworzy znaczące drzwi. To boskie zaproszenie niesie ze sobą obietnicę pocieszenia i uprzywilejowania. Akt skruchy jest zalecany, ponieważ miłosierdzie Boga jest nieporównywalne. Zapewnia się, że postępując zgodnie z boskimi wskazówkami, będziesz miał dzień pełen radości. Wróg mógł użyć podstępów, aby podważyć twój sukces, ale siła twoich modlitw może rozproszyć całe zło. Jeszcze raz podkreślono akt przebaczenia, pozwalając, by miłość przejawiała się jako główne źródło nadziei. Zachęca się cię do zachowania czujności i uważności, ponieważ negatywne energie mogą próbować przedostać się do twojego życia. Ta wiadomość podkreśla znaczenie wytrwania do końca, ponieważ to zapewni wyzwolenie przez boskie ręce. Komunia z Bogiem jest uważana za istotną, a ty jesteś przypominany, aby dziękować za każdy nowy dzień i za możliwości, które on przynosi. To jest moment na potwierdzenie twojego przymierza z Bogiem i zaufanie, że on poprowadzi twoje kroki. Przekaz również podkreśla, że ktoś kocha cię głęboko, ale obawia się odrzucenia. Podkreślono znaczenie podejmowania świadomej decyzji, a Bóg jest gotowy uratować tych, którzy przyjmą interwencję Ducha Świętego. W miarę jak odkrywane są kolejne objawienia, jesteś nawoływany do wytrwałości, ponieważ zostaną ujawnione ważne prawdy. Bóg zawsze jest świadkiem twoich zmagań i jest gotów pobłogosławić cię światłem i przewodnictwem. Obietnica dalszych błogosławieństw jest powtórzona, a ty jesteś zachęcany do poszukiwania wielkich możliwości z ufnością, wiedząc, że Bóg poprowadzi twoje kroki. Podkreślono twoją rolę w budowaniu bogactwa z wiarą, że twoje pragnienia zostaną spełnione. Wspomina się, że niektóre osoby mogą się od ciebie oddalić, gdy dostrzegą twoją pozytywną przemianę, będącą wynikiem twojego zaangażowania wobec Boga. Jako ostateczne przewidywanie ogłasza się nadejście ważnego telefonu w ciągu najbliższych 24 godzin, przynoszącego radość i otwierającego nowe drzwi. Zawsze pamiętaj, że Bóg jest przy tobie, gotów zaoferować przewodnictwo, ochronę i błogosławieństwa, a twoja wiara i poświęcenie mogą prowadzić do pełnego i satysfakcjonującego życia, gdy podążasz ścieżką wyznaczoną przez Boga. Niebiańscy posłańcy wskazują, że na tym etapie twojej drogi niektóre osoby mogą się od ciebie oddalić, gdy dostrzegą pozytywną przemianę, która następuje, gdy oddajesz się Bogu. W ciągu najbliższych 24 godzin otrzymasz telefon od kogoś niezwykle ważnego w twoim życiu, przynoszący falę radości. Po tym wydarzeniu pojawi się wiele możliwości, wierz w to. Anioły zauważają, że niektóre osoby zwracają uwagę na to, co robisz, próbując cię zakłócić, ale na koniec prawda zwycięży.
Bądź czujny. Amen. Ukochany synu, Bóg ma plany na lepszą przyszłość dla ciebie, gdzie nawet twoja rodzina otrzyma błogosławieństwa, które są przekazywane. Zostawiając swoją aprobatę w formie lubię to, potwierdzisz te obietnice. Amen. Wszystkie twoje rany będą teraz uzdrawiane przez ręce boskiego uzdrowiciela, Boga, a poprzez twoją wspólnotę, twoje życie będzie błogosławione. Wyraź te słowa w ten sposób. Panie, wyrażam moje uwielbienie i uznaję wsparcie, które otrzymuję od ciebie. Nadchodzi moment w twojej podróży, w którym zrozumiesz, że nie jesteś sam i doświadczysz głębokiej miłości. Bóg niedawno ujawnił, że wróg spróbuje cię uwięzić w nadchodzących dniach i jesteś wzywany do nieignorowania tej wiadomości, aby uniknąć niebezpieczeństw. Anioły czuwają w nocy, chroniąc cię, ponieważ coś próbowało wejść do twojego domu. To ważne ostrzeżenie zostało wydane, aby zapewnić twoje bezpieczeństwo. Synu, dzisiaj Bóg udzieli ci siły we wszystkich dziedzinach twojego życia. Przygotuj się na szybkie zmiany w imię Jezusa. Anioły przynoszą nowe wizje i prognozy. W ciągu następnych 33 godzin otrzymasz wielką szansę, która przyniesie ze sobą możliwość większego dobrobytu finansowego. Pokaż swoją aprobatę, klikając lubię to. Amen. Bóg stwierdził, że masz wyjątkowy talent i że smutek nie jest dla ciebie odpowiedni, drogi synu. Nie poddawaj się, ponieważ ja, jako twój ojciec, obserwuję wszystkie twoje wysiłki i nagrodzę cię za nie. Zostaw komentarz z 5454, aby odebrać wszystkie błogosławieństwa, które Bóg przeznaczył na twojej drodze. Anioły przynoszą radosne wieści dla wszystkich, którzy dotarli do tej wiadomości. Jeśli pozwolą, będą mogli cieszyć się obficie bogatym życiem. Bóg będzie działał w odbudowie twojego życia w sposób boski, wypełniając twoją drogę dumą i osiągnięciami. Synu, wciąż są ważne objawienia do przekazania, a Bóg poprosił cię, abyś podzielił się tą wiadomością, aby otrzymać obfite zdrowie i pokój. Nigdy nie żartuj z słowa Pana, ponieważ może to mieć wysoką cenę. Pamiętaj, że ta wiadomość ma jedyny cel – ocalić cię. Bóg pomoże twojej rodzinie i promować jedność między wszystkimi, zawsze dbając o każdego. Ten moment będzie pełen emocji. Różne nałogi uniemożliwiają ci osiągnięcie dobrobytu. Bóg instruuje, abyś porzucił te nałogi, zanim będzie za późno, aby stać się moim synem. Teraz zostaw następujący komentarz. Panie, prowadź moje ścieżki, bo będę wielbić twoje imię, drogi synu. Nawiązując głębszą komunikację z Bogiem, będziesz świadkiem transformujących rezultatów. Bóg ma dla ciebie prezent na koniec tej wiadomości i pragnie, abyś pozostał trochę dłużej, aby przyciągnąć obfitość finansową do swojego konta bankowego. Anioły przynoszą specjalną niespodziankę i wskazują, że nowa przyszłość się zbliża, ponieważ Pan wyśle więcej finansowych cudów. Bóg wróci, a każdego dnia jego proroctwo się spełni. To jest ważne wyzwanie do podejmowania decyzji i odnawiania twojego zobowiązania, zawsze z twoją aprobatą. Zostaw komentarz używając numerów 45 i 91, aby przywołać obfitość Boga w twoim życiu i nigdy więcej nie wracać do swojego starego ja. Bóg przychodzi, aby cię ostrzec dzisiaj, mój synu, że wielki cud finansowy jest w drodze, przynosząc poprawę do twojego życia. Anioły ujawniają, że osobą wspomnianą na początku tej wiadomości jest ktoś, kogo spotykasz codziennie, a jeśli chcesz odkryć, kim jest, proszę, poczekaj do końca. Bóg ma wiadomość dla wszystkich, którzy teraz polubią i będą mogli podzielić się częścią tej wiadomości, co jest kluczowym działaniem. Wszystkie proroctwa dotyczące twojego życia się spełniają, a ujawniono, że jesteś wielką obietnicą, przeznaczoną do zdobywania wielu zwycięstw.
Anioły miały wizję, w której doświadczysz wielkiej straty, ale nie martw się, bo dla tych, którzy słuchają tej wiadomości, żadne zło nie zwycięży. Bóg zawsze obserwuje twoje wysiłki i przyznaje ci wielką siłę. Kontynuuj dążenie do swoich celów. Powtórz teraz, Panie, Ty jesteś moją bezpieczną przystanią. Moje życie nie byłoby takie samo bez Ciebie, moja najlepsza towarzyszka, w którą mogę zaufać. Wróg próbuje Cię odwrócić od tej wiadomości, aby pozbawić Cię błogosławieństw. Skup się, a nic nie powstrzyma Twoich sukcesów. Bóg prosi, abyś był uważny na znaki, które stawia na Twojej drodze, abyś mógł się przygotować i podążać pomyślną ścieżką. Anioły przekażą Ci wiadomość o tym, jak niedawno Twoja rodzinna wiara znów Cię uratowała dzięki codziennym modlitwom w Twoim imieniu. Pan złagodzi wszystkie zmartwienia, które otaczają Twoje serce, przynosząc głęboką pokój w nadchodzących godzinach. Napisz 3131, aby poprosić Jezusa Chrystusa o błogosławieństwo i przyniesienie dumy nawet tym, którzy kiedyś próbowali Cię zniszczyć. Bóg węźwie Cię do znaczącego działania w Twoim życiu, a Ty będziesz miał wybór, czy zmierzyć się z wyzwaniami, czy przyjąć wygodną przyszłość u boku Jego. Dziękuj za każdą chwilę życia, ponieważ bez Boga nic z tego nie byłoby możliwe, ponieważ Stwórca cicho mieszka w Twojej duszy. Anioły odnoszą się również do ludzi w Twoim życiu, którzy szukają tylko tego, co Ty posiadasz, jednak na końcu nie będą mieli znaczenia. Mój drogi synu, Bóg pragnie dnia, w którym będzie mógł Cię objąć, ale decyzja należy do Ciebie, wybrać niebo czy stracić zbawienie przez grzechy. Synu, Twój czas się zbliża, a oglądanie Twojej rosnącej wiary i mądrości jest satysfakcjonujące. Napisz 7474, aby złożyć swoje ostatnie życzenie dotyczące wszystkiego, co Bóg przygotował dla Ciebie. Życzę Ci pokoju i spokoju. Anioły przewidują wiele błogosławieństw w nadchodzącym miesiącu, a Ty możesz zaufać planom, które Bóg ma dla Twojego życia. Bóg zawsze się o Ciebie troszczył, nawet w najtrudniejszych chwilach, ponieważ Jego czas jest doskonały i nigdy nie zawodzi. Mój synu, dotarcie do tego punktu jest satysfakcjonujące. Modlę się, aby Bóg oświetlił Twoje dni i abyś z wiarą osiągnął wielkie osiągnięcia. Wierz w moc Boga w swoim życiu. On jest zdolny do dokonywania rzeczy przekraczających Twoje wyobrażenia. Trzymaj się mocno swojej wiary, ponieważ wielkie rzeczy są w drodze. Miej nadzieję, bądź odważny i bądź otwarty na przyjęcie błogosławieństw, które Bóg przygotował dla Ciebie. Drogi synu, zbliżam się do Ciebie szczerze. Wiem, że są momenty, gdy czujemy się przytłoczeni wieloma zmartwieniami, problemami, lękami i wątpliwościami. Ale uwierz, nie jesteś sam w tych trudnych momentach. Ja, Twój Bóg, zawsze jestem z Tobą. Dziś zapraszam Cię do oddania wszystkich tych zmartwień w ręce Boga. On ma moc, aby nas wzmocnić, prowadzić i przynosić jasność we wszystkich obszarach naszego życia. Możesz w to wierzyć. I uwierz, jutro może wydarzyć się coś niezwykłego. Bóg przygotowuje coś wyjątkowego dla Ciebie. Coś, co ulży wszystkim zmartwieniom, które Cię obciążają. Wiesz, chcę, żebyś poczuł obecność aniołów wokół siebie. Są posłańcami Boga i zawsze są u naszego boku, zachęcając nas do zaufania mocy synchronizacji i podążania za boskim czasem. Szeptają słowa zachęty do Twojego ucha, przypominając, że nie jesteś sam w tej podróży. Ważne jest, aby usłyszeć, co Bóg ma Ci do powiedzenia. Często, gdy jesteśmy szczęśliwi i prosperujemy, zapominamy o Nim, ale On nigdy o nas nie zapomina. Kocha nas bezwarunkowo i pragnie być zawsze blisko nas. Otwórz się, aby poczuć miłość i oddanie, jakie Bóg ma dla Ciebie. Zawsze jest gotów przyjąć Cię w swoje kochające ramiona. Nawet w chwilach, gdy poczujesz się daleko,
wiedz, że On pragnie Twojej bliskości. Jest nieskończonym źródłem pokoju, siły i nadziei. Teraz zapraszam Cię, abyś na chwilę zamknął oczy i otworzył swoje serce na przyjęcie błogosławieństw, które Bóg dla Ciebie przygotował. Pamiętaj, że On zawsze działa na Twoją korzyść, nawet gdy wszystko wydaje się trudne. Zaufaj miłości Boga i utrzymuj w swoim sercu wiarę. Niech ta wiadomość głęboko dotknie Twojej duszy i poruszy Cię, przypominając o znaczeniu bycia blisko Boga w każdej chwili Twojego życia. On jest bezpiecznym schronieniem w niepewnych czasach i niewyczerpanym źródłem miłości, której potrzebujesz. Nigdy Go nie zapominaj, ponieważ On nigdy nie zapomina o Tobie. On jest moim światłem, moim schronieniem, moją siłą i powodem, dla którego istnieję. Mam nadzieję, że te proste słowa dotknęły Twojego serca i przyniosły trochę nadziei i wiary do Twojego dnia. Wiedz, że nie jesteś sam i że Bóg jest zawsze obecny, gotowy, by Cię prowadzić, chronić i błogosławić. Niech Bóg nadziei napełni Twoją istotę radością i pokojem, wzmacniając Twoją wiarę, aby mocą Ducha Świętego promieniować nadzieją gdziekolwiek pójdziesz. Bóg szepta, możesz mieć. Doświadczenie cierpienia wylewałeś. Łzy i kwestionowałeś powód. Tylu prób, ale pobłogosławię Cię. Przywrócę Cię i publicznie Cię odkupię. Wobec Twoich przeciwników. Boże, nasz przewodniku naszych życi. Wieczny obroń. Dzisiaj kładziemy się przed Tobą, pokorni. Wdzięczni, aby podnieść nasze głosy. W modlitwie uznajemy Twoją wieczną miłość i Twoją stałą troskę w każdym kroku naszej drogi. Dziękujemy Ci za błogosławieństwa, które wylaliśmy na nas i za ludzi, których postawiłeś w naszych życiach, aby nas wspierać i pomagać. Ojcze Niebieski, błagamy o Twoją mądrość i boskie prowadzenie, gdy postępujemy w tej drodze, którą dla nas wytyczyłeś. Naucz nas nigdy nie odwracać się od tych, którzy obdarzają nas swoim bezwarunkowym wsparciem. Dawaj nam łaskę, abyśmy byli narzędziami Twojej miłości, odpłacając każdemu wdzięcznością i hojną ręką. W tej świętej chwili prosimy, abyś czuwał nad tymi, których głęboko kochamy. Gdzie jest ciemność, bądź naszym światłem. Gdzie jest zazdrość, zasiewaj nasiona zrozumienia i współczucia. Gdzie jest nadchodzące niebezpieczeństwo, rozciągnij swój ochronny płaszcz i prowadź nas ku bezpieczeństwu. Panie, prosimy, abyś pomógł nam uwolnić się od zazdrości i osądzania, pamiętając, że tylko Ty masz prawo osądzać. Uwolnij nas od tych łańcuchów i napełnij nas swoją miłością i przebaczeniem, abyśmy mogli żyć w harmonii i pokoju. Zaufawszy Twojemu boskiemu planowi, prosimy, abyś prowadził nas swoją światłością, gdy kroczymy tą drogą, abyśmy mogli iść Twoją ścieżką z odwagą i zaufaniem, wiedząc, że jesteś przy nas na każdym kroku, aby nasze życie było żywymi świadectwami Twoich błogosławieństw i miłosierdzia, abyśmy mogli dzielić Twoją miłość i dobroć z wszystkimi, którzy nas otaczają. Umiłowany Boże, wysłuchaj naszych słów i napełnij nas swoją łaską, niech Twoja wola spełni się w naszym życiu i abyśmy mogli doświadczyć przemiany, którą przygotowałeś dla nas. W Twoje święte imię modlimy się. Amen.